Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj jako sprytna mama chcę Wam pokazać, jak sprytnie ubrać bąbelki. Czyli za niewielkie pieniądze znaleźć stylizację w second handach i w sklepach, które mają niższe ceny. Jak to wszystko zestawić? Zaraz Wam to przedstawię. Zaraz idziemy na zakupy, tak jest. No to my już zaczynamy, dobra? Do zobaczenia. Podoba Ci się? Zobacz, Leo. Szukamy dalej. O, jaki piękny sweter. Cudowny. Co, misiaczku? No, zobacz, ładny sweter dla Leo. Jestem wielką fanką znajdywania takich perełek właśnie w second handach. Tu mamy komis, który akurat ma wszystko idealnie poukładane rozmiarami. To się naprawdę rzadko zdarza, bo często muszę gdzieś grzebać w koszach. A tutaj jeszcze jest tak łatwo w dodatku, słuchajcie. Wszystko Wam później pokażę, co wybrałam. Jeśli na przykład macie ten problem, że się boicie, że w second handzie musicie gdzieś grzebać, nie lubicie tego, to są takie jak ten komis, gdzie jest wszystko pięknie rozmiarami ułożone, więc wchodzicie, jak elegancko w sklepie sobie wybieracie. To jest też super sposób dla takich maluchów, bo Leo mi wyrasta z rzeczy po 3 tygodniach, po miesiącu i dzięki temu zaoszczędzę, bo jakbym miała wszystko kupować nowe, to by było tam bez sensu. Mało tego, to jest dzieci w ogóle tego nie niszczą, więc zobaczcie, w jakim super stanie są te ciuszki. Idealnym. W second handach lubię przede wszystkim to, że mogę wygrzebać coś, co jest perełeczką, gdzie nie wszystkie dzieci na ulicy będą to mieć i nie tylko. I to samo jest z dorosłymi ciuchami. Ja też uwielbiam ubierać się w second handach i to jest taki moje jakby trofeum, jak znajdę coś fajnego. W tym second handzie, a raczej komisie, jest jeszcze fajne to, że są zabawki, więc możemy kupić sobie jakąś zabawkę przy okazji. Ale teraz przejdę do spodni. Co my tutaj, młody, Ci kupimy? Jakie spodenki? Boże, jakie maleństwa, ale jakie piękne. Jest napisane na 9 miesięcy, ale coś mi się wydaje, że mój 8-miesięczny syn jest za duży na to niestety. Szukamy dalej. No zobaczcie, jakie piękne dresiwka tutaj. Niczym wyglądają jak od kupisza. To dobre. No dobra, wracamy teraz do spodni. Zobaczcie dla Leo, jakie spodnie. Troszeczkę są za duże, ale ja je podwinę, zrobimy mu taki fajny look. I tu, moi drodzy, mamy stroje na karnawał. Nie tylko, bo na Halloween możemy kupić teraz i przytrzymać. Ale teraz zbliża się karnawał i na przykład dla księżnej. No boski. Dla Ci chodź zobaczyć. No za kilka lat. O, na przykład możemy z Leo zrobić piękną truskawę, zobaczcie. Chyba mu to kupię. No zobacz, jaka truskawka. Boskie, co? Będzie truskawką malutką. Nie jest chyba zadowolony z tego wyboru. Chodź, poszukamy tutaj. Źle jest, tak? Źle. Truskawa mu się nie podoba. Truskawka jest źle. A taki? Psychodeliczny ten, nietoperek. Na Halloween go założę. Tak. Także możecie kupić strój na Halloween, na karnawał właśnie w second handzie, bo jest bardzo duży wybór. I dużo tu ciuchów, dokładnie, tak jak Blanchi mówi. No i to jest na jedną okazję tak naprawdę. Później możecie sprzedać dalej, żeby poszło w świat. W komisach właśnie możecie też oddawać ciuszki i sprzedawać. Tak jak właśnie tu jesteśmy. To jest komis, gdzie przyjmują ciuszki i sprzedają. To jest mój rozmiar. Nadal nie. O, to teraz idziemy zobaczyć zimowe ciuchy. No i tutaj mamy kombinezony. I na przykład, zobaczcie, jaki piękny. To jest właśnie Reima. Tak jest. 195 zł. A normalnie ja zapłaciłam za jeden kombinezon chyba około 550, więc można zrobić złoty interes, bo te kombinezony wyglądają zupełnie jak nowe. Ile dziecko w tym pochodzi? Podoba Ci się? Nosiłbyś? Nosiłbyś. Widzę to po tobie. Blanchi się tu chowa z naleśnikiem. O, a to zobaczcie, no. Nie widać Cię, kochanie. Nikt Cię nie widzi. Świetna jakość. Za naprawdę świetne pieniądze. 68 zł. Wow.
To naprawdę kosztuje 68 zł? Dobra, to jest na 2 lata, więc biorę dla niego. Będzie za rok. Ja tak, słuchajcie, generalnie wszystko kupuję na oko, tak można powiedzieć. Mniej więcej wiem, jakie moje dzieci mają rozmiary. Często też biorę większe rzeczy. Później tu podwinę rękawek, tu nogawkę i jakoś to tam jest fajnie. Taki oversize robię. Oprócz tego mam swoje takie... A rybki takie są. Mam takie swoje... nie wiem, Misiu, muszę się zastanowić nad jednym słowem, którego nie wiem. Mam taki swój sposób. O, mam taki sposób, że znajduję takie jakby klasyki. Lubię Leo w swetrach, w takich bawełnianych spodniach, które imitują jeans. Także zawsze takich rzeczy szukam. Dla Blanchi... Super! Dla Blanchi szukam bardziej takich vintage rzeczy. Śmiesznych swetrów. Nie zawsze to przechodzi selekcję u niej, ale czasami coś uda mi się przemycić. No dobra, kochani, ja teraz lecę poszukać coś dla Blanchi. Jest tu ze mną, więc od razu będzie weryfikować moje wybory, czy przejdą, czy nie przejdą. No to jesteśmy teraz przy rozmiarze Blanchi i wybierzemy coś dla niej. Blanchi, choć będziesz mówić tak lub nie. Ja na przykład jestem bardzo na tak, za taką tuniką sukienką, tak? To jest super, co? No to co? Odkładamy. Brawo. A tutaj, słuchajcie, Ralph Lauren, czyli, słuchajcie, perełeczka. Jaki piękny. Blanchi, przejdzie czy nie przejdzie? Taka cytrynka, może będziesz nosić, co? Zastanów się. Tak czy nie? Leo chyba chce ponosić. Nie. Nie, ojej. Tak, tak. Tak, to dobrze. Ja powiedziałam dobrze. A, że Leo nie. No to bierzemy. Dobra, patrzymy dalej, co tutaj mamy. Fajne jest to, że właśnie w second handach, w lumpeksach możecie znaleźć takie perełeczki, które normalnie by kosztowały bardzo dużo, a tutaj za grosze możemy mieć coś luksusowego. Tak to powiem. O, Blanchi, a może coś takiego? Zobacz, jakie fajne. Z taką falbaneczką. Wiesz, że to są zabawki dla bobasów? Czyli co? Czyli następna perełka, bierzemy, cyk, pyk. Proszę, asystentko, proszę mi pomóc. Pani się obija. Podoba się? Tak? Tak, nie, tak, nie, tak. Tak, tak. Jak tak, to odłóż. Wow, to mi się podoba. No, to mi się mega podoba. Zobaczcie, jakie śliczne. Co ty na to, dziewczyneczko? A, bo Blanchi tu coś sobie wypatrzyła. No trochę to będzie dla ciebie za duże, ale zawsze możemy podwinąć i będziesz mieć tunikę. Co ty na to? Nie, to dla ciebie. Dla mnie? Niestety, nie wcisnę się. A jak tam sweterek? Akceptujesz? Zobacz, jaki piękny. Wielkie, długie rękawki. Podwinę. Nie, nie jest to podwinę. Oj, szkoda. Podasz mi? No dobrze, także pamiętajcie, tu jest taka perełka, jakby ktoś szukał. Alright. To idziemy poszukać dla Blanchi spodni lub spódnicy. Co tam byś chciała? Spodnie. Spodnie, to szukamy spodni, tylko... No właśnie, te są chyba za duże. Musimy znaleźć sobie gdzieś wieszak z twoim rozmiarem spodni. Parcie do szkła jest. Blanchi? Czekaj, szukam. Tu chyba niestety będą... Tak, to są dla starszych dzieci. No ale są czadowe. To za kilka lat, dobra? Za kilka lat. Teraz poszukamy czegoś bardziej zbliżonego do twojego rozmiaru, dobra? Tak, te ci się podobają? Patrz, jak ci pasują do butów. Leo, wracaj! Wracaj! Tu są rzeczy na wieszaku, które wybrałam. Zaraz wam je pokażę. Pokażę wam pełne stylizacje. Te trzy są wybrane przez Blanchi, więc za nie biorę odpowiedzialności, jeśli chodzi o gust. Także zaczniemy od tego, co ja mam. I tutaj, słuchajcie, przeszedł ten piękny sweterek. Udało się. Następnie...
ten jest przecudny. To jest bardziej taka tunika. I proszę, to też na szczęście przeszło. Cudowne. No i teraz przejdziemy do wieszaczka, gdzie są rzeczy Leo, bo przy Leo mogłam zaszaleć. Teraz śpi. I tak, zacznę w ogóle od mojego hitu. Trochę tutaj dalej jest. Mój hit to jest właśnie dla mojego syna takie połączenie. Mega mi się podoba, będzie małym, zadziornym bobasem. Następnie. Blanchi, co tam? A, Blanchi wybrała jeszcze stylizację dla swoich lalek. I to jest właśnie dobry patent. Nie, to nie jest dla Leo. I to jest właśnie dobry patent, żeby nie kupować ciuszków, nie wiem, w drogich sklepach dla lalek, tylko idziecie sobie właśnie do second handu i wybieracie takie mini, mini, mini i na pewno na którąś lalkę waszej pociechy będzie dobra. I tutaj dla Leo jeszcze co mamy, proszę bardzo. Pokażę wam następne zestawienie. Na przykład takie miodowe spodnie i taki fajny sweterek z dinozaurem. Następnie poszłam w swetry. Uwielbiam mojego łabasa w swetrach. Teraz jest zima, więc idealnie jeszcze długo sobie ponosi. Zobaczmy, Leo, jakim będziesz przystojniakiem. Cyk, zobacz. W takiej koszulie obłędny będziesz. No tak. Obłędny będziesz, mówię ci, chłopaku. Następnie, a, to są te spodnie, co już wam pokazywałam. Te mi się mega podobają. One są z takiego mięciutkiego materiału, wyglądają jak jeans. Trochę je podwinę. Do tego możemy sobie, słuchajcie, zarzucić tutaj, tak patrzę, bo wybierałam różne fajne sweterki. Czy ten będzie pasował? No jasne, że będzie pasował. Ale zrobię zdjęcia, jak już wszystko wypiorę, żebyście wiedziały co i jak. Wraz z moim asystentem. Chciałam powiedzieć, że tak, w komisiaczku, w komisie wydałam 300 zł, ale to liczę tylko te ciuszki, które kupiłam dla dzieci. Stylówek jest mnóstwo z nich, tak naprawdę na dłuższy czas starczą. Bo tak, zobaczcie, tutaj na przykład Leo ma spodnie topowej marki polskiej, a sweterek właśnie z komisiaczka, więc można sobie fajnie to łączyć. Mało tego, fajnym patentem jest to, że właśnie, zobaczcie, zawsze troszeczkę większy kupuję, rękawek podwinięty i na dłużej starczy.